Wysoka Izbo, ten projekt poselski nowelizacji prawa energetycznego między innymi ma na celu wprowadzenie do polskiego prawodawstwa zasad dyrektywy, która jest częścią pakietu energetycznego, trzeciego pakietu energetycznego w Unii Europejskiej. Niepewność w kwestii implementacji tego prawa do naszego krajowego systemu legislacyjnego powoduje, że rzeczywiście nie jesteśmy do końca pewni, czy przypadkiem na przykład operatorstwo na jamalskim gazociągu w Polsce nie wróci w ręce Europolgazu, czyli Gazpromu. Wyjaśnienie tych kwestii jest w interesie Polski. Prawo i Sprawiedliwość, klub przygotował 33 poprawki do wniosku poselskiego. Jesteśmy gotowi pracować w komisji. Jeżeli zostaną uwzględnione nasze poprawki, będziemy odpowiednio decydowali w ostatecznym głosowaniu w trzecim czytaniu. Zatem klub nasz będzie się wstrzymywał od głosowania teraz przy wniosku o odrzucenie. Dziękuję bardzo.